no to zaraz wracam. Kucham też. Dzień dobry, witam Państwa w Wiadomościach Gówna TV. Tu Barbara Ogórki. W dzisiejszym... Dzielnicę Gówną zaatakowały kosmiczne ogórki. Uciekajcie! Dobrze wam tak, a teraz oddajcie mi moje przyjaciółki. Co mam zrobić, by was uratować? Zadzwoń do babci Krysi. Witam Państwa w Wiadomościach Gówna TV. Tutaj Barbara Ogórkis. Właśnie spotkałam jedną z mieszkanek Gównej, która spotkała kosmiczne ogórki. Może nam coś Pani o nich opowiedzieć? Stałam sobie jakiś czas temu nieopodal i wtedy zauważyłam, jak z nieba spadają kosmiczne ogórki. Trzy złe, jeden dobry. Trzy złe poszły w prawo, jeden dobry w lewo. Dobry ogórek znalazł cudowny domek, w którym zamieszkał. Gdy pewnego dnia dobry ogórek spacerował po Gównej, dostrzegł na wyspie pośród kałuży uwięzioną panią ogórkową, a na lądzie łódkę. Ogórek zdecydował się popłynąć do pani ogórkowej i ją uratować. Potem ogórki spacerowały sobie w ogrodach głównej i ogórek oświadczył się pani ogórkowej. Ogórki wzięły ślub i po roku miały dwójkę dzieci. Po roku jednak nagle złe ogórki porwały panią ogórkową, grożąc, że zrobią z niej zupę. Szantażowały dobrego pana ogórka, by przyszedł na złą stronę ogórków. Więc dobry ogórek zgodził się i przyszedł na złą stronę ogórków. Oni dzięki temu wypuścili panią ogórkową.
Dobry ogórek musiał coś wymyślić, więc podrzucił złym ogórkom batony z żabki, które je unieruchomiły. Ogórek wykorzystał to i wrócił do swojej rodziny. Rodzina przeprowadziła się do innego kraju i żyli długo i szczęśliwie. Aha. Dobrze, już za chwilę wracamy do Państwa z nowymi informacjami o apokalipsie ogórków. Już zaraz historia o babci Krysi. Zostańcie z nami! Ach, nie przeszkadzaj mi. Ach, jaki idealny jest dzień, żeby nagrywać TikToki. Chyba pójdę nagrać. Układamy prosto, układaj. Cześć! Cześć! O, cześć, kochani. Cześć. Cześć, babciu. To teraz zjemy sobie po ogóreczku, no. Co teraz, ogórku? Czyj to jest koniec?